Witajcie na następnej wyprawie. Na wstępie zaznaczę, że dzisiejszy odcinek nie jest przeznaczony dla ludzi o słabych nerwach, ponieważ wybierzemy się do domu Armina Mavesa, czyli słynnego kanibala z Rotenburga. To tutaj, na strychu, w 2001 roku po zamordowaniu Berna Brandesa, Maves poporcjował jego ciała, a następnie jadł je przez kolejne miesiące. A to wszystko za świadomą i całkowitą akceptacją ofiary. Poznajcie tę historię. Za mną znajduje się dom kanibala z Rotenburga, chyba jednego z najbardziej znanych kanibali na świecie. W dzisiejszym odcinku zagłębimy się w historię kanibala, jego ofiary oraz pokażemy wam miejsce morderstwa. Zaczynajmy. To właśnie tutaj doszło do morderstwa, a bardziej do zabójstwa, a dopiero po latach zabójstwo zmieniono na morderstwo. Musimy być przede wszystkim bardzo cicho, no bo w bliskim sąsiedztwie jeszcze jest parę osób. Naprawdę dużo to jeszcze zostało. Wiedząc, co tutaj się stało i jak to wyglądało, po prostu ciarki mi przechodzą, mimo to, że teraz dzień. Zobaczcie, teraz jestem w jakimś gabinecie. Właśnie Mace miał to do siebie, że później był informatykiem i to właśnie zapewne w tym pokoju, jak widać szafy, CD-romy, więc najprawdopodobniej tutaj pisał ze swoją przyszłą ofiarą, no i z wieloma innymi ludźmi, z którymi umawiał się tak naprawdę na dokonanie tego czynu, którym jest kanibalizm. Cała historia zaczyna swój bieg wiele lat przed wydarzeniami w tym domu i ma pokłady w skrzywionej psychice od najmłodszych lat. Armin jako dziecko zostaje zostawiony z dnia na dzień przez ojca. Kiedy ślad po tacie urywa się bezpowrotnie, pełną opiekę nad Mavesem przejmuje jego matka. W znalezionych przez nas źródłach przedstawiana jest jako osoba apodyktyczna, zaborcza i wychowująca dziecko twardą ręką. Zgodnie z narzuconymi przez matkę standardami, Armin jest jej posłuszny, ale ciągle doskwiera mu samotność. Zawsze chciał być z kimś blisko. Po pewnym czasie dochodzi do wniosku, że najlepszym sposobem byłoby całkowite połączenie z taką osobą poprzez wchłonięcie. Zaczyna zatem fantazjować o zjedzeniu swoich rówieśników. Zawsze był samotnym człowiekiem, poniekał przez tą apodyktyczną matkę, nie miał znajomych, nie miał przyjaciół. Oprócz jednego, ale o tym będzie później. On zawsze chciał mieć dużą rodzinę, dużo dzieci, chciał tu, żeby po tym mieszkaniu biegały dzieci, żeby był ten śmiech, zabawy i tak dalej. To nie koniecznie się spełniło. Łazienka, zobaczcie. Są rzeczy do golenia, materiały do golenia jeszcze. Jest. Tak, w pewnym momencie tu się zrobiło kultowe miejsce. Jest Armin, I love you, więc tutaj ludzie przychodzą. Zresztą jak widać. Jak widać po napisach Free Armin Mainz. Przede wszystkim proponuję wam przed obejrzeniem tego filmu na przykład zagłębić się w jego historię samemu, trochę podrążyć, a dopiero potem obejrzeć ten film chociażby, dlatego żebyście wiedzieli, co my możemy teraz czuć. Zobacz, kasety. No. Co prawda na 1000% to nie są kasety, o które nam chodzi, o kasetach usłyszycie później, ale to są materiały jego rzeczy osobiste. To jest książki, kredens. Nie wiem jak to, ale czuję dziwne uczucie. On tutaj w tym pokoju siedział ze swoją tak naprawdę ofiarą. W dorosłym życiu Mavesa zaciąga się do wojska, co wycisza jego kanibalistyczne myśli. Silna więź z matką pozostaje jednak nierozłączna, aż do takiego stopnia, że Armin zaprasza ją na przyjęcia jako osobę towarzyszącą. Stan ten utrzymuje się przez kolejne lata, do momentu aż rodzicielka ulega wypadkowi samochodowemu. Mavesa wraca do domu, aby opiekować się matką. Ona jednak z czasem odchodzi, pozostawiając syna już kompletnie samego. Wszystkie dewiacje wracają. Armin zostaje informatykiem i zagłębia się w czeluści dark webu, poznając strony internetowe poświęcone kanibalizmowi. Szybko odkrywa, że nie jest sam ze swoimi zboczonymi myślami. Wystawia więc ogłoszenie, że poszukuje osoby, z którą mógłby połączyć się na zawsze. Po wielu nieudanych próbach pojawia się on, Bernd Brandes, przyszła ofiara Mavesa. Słuchajcie, jestem w salonie, nie palę światła, bo tam zaraz po drugiej stronie są sąsiedzi. Zobaczcie, ile tutaj leży kaset. Policja zabezpieczyła, zobaczcie, następna kaseta. Policja zabezpieczyła niezliczone ilości
No, pornografii oraz aktów kanibalizmu na komputerze oraz bardzo dużo kaset, bo on to wszystko nagrywał. Dom jest mega duży. Tam altana, ale teraz jesteśmy w salonie. To właśnie tutaj, w tym salonie, zaraz po tym jak Majs odebrał Brandesa z pociągu, usiedli, zaczęli pić kawę, rozmawiać o tym, co ma się wydarzyć. I w pewnym momencie Brandes się rozebrał i powiedział, teraz możesz podziwiać swój obiad, swoje mięso. Druga jakby wariant tej opowieści mówi o tym, że oni już tutaj rozebrani we dwoje pili tą kawę. Bardzo ciężko mi się o tym mówi, jeżeli mam być szczery. Bardzo ciężko mi się jest w tym domu. Jest taki mega przytłaczający tutaj atmosfera, no i ten cały, to wszystko, co tutaj się wydarzyło. W całym salonie wala się bardzo dużo zabawek. Zobaczcie, tu są jakieś zabawki. Tam jest takie coś też. Tam jest cały kosz zabawek. Tutaj jest w ogóle taki kojec dla dzieci, bym to nazwał. Maves, po tym jak odeszła jego matka, to zapraszał tutaj bardzo często dzieci. Oglądali razem telewizję, bawili się. Po prostu Maves zawsze chciał mieć brata. I nawet sobie sam go wyimaginował. Natomiast zawsze mu brakowało tego czegoś. Tego, żeby być blisko z kimś na zawsze. Najlepiej według jego zdania, najlepiej było to zrobić poprzez no po prostu zjedzenie człowieka. Obczajcie, co znalazłem w bliskim pomieszczeniu. Książkę kucharską. Na 100%. Na niej, nie tylko na niej, ale przede wszystkim na takich książkach właśnie Maves szykował się do tego, w jaki sposób przyrządzić ludzkie mięso. Chore. Na środku salonu leży książka kucharska. Skupiłem uwagę na to, że jest mnóstwo materiałów, to był inteligentny facet, co by nie mówić. Zresztą książki o informatyce też wiele świadczą, ale jeszcze przypominała mi się jedna rzecz z czasów dzieciństwa, że przez to, że ta apodyktyczna matka tak naprawdę, nie chcę tu w ogóle mówić o winie, ale takie były fakty, że ona nim rządziła, on nie miał przyjaciół, a jedynym jego przyjacielem był wymyślony, to nie był przyjaciel, to był jego wymyślony brat, młodszy brat, którym chciał się opiekować. Teraz chodźmy na piętro, pokażę wam, jak to wygląda tam, bo sam jestem ciekaw. Ale robi to ogromne wrażenie. I to właśnie, zobacz, jest ta wanna, jest ta łazienka. Właśnie, jaki był kolejny etap historii? Panowie, czatując już w internecie, dawno ustalili szczegóły spotkania. Jedynym warunkiem, jaki stawiał Brandes, było odgryzienie jego penisa przez Armina, a następnie wspólne jego spożycie. Pierwsza próba skończyła się porażką. Finalnie jednak Maves użył ostrego noża. W jednym z wywiadów opowiadał, że spodziewał się dłuższego krzyku swojej ofiary. Pomimo to, że Brandes był odurzony lekami i alkoholem, był świadomy tego, co się dzieje, a nawet biernie uczestniczył w całym procederze. Jak się pewnie domyślacie, wspólnie zasiedli do stołu i spożyli potrawę z ludzkiego mięsa. To jest chyba kosz na bieliznę, więc całkiem możliwe, że jesteśmy w pokoju gościnnym, bądź w pokoju jego matki, ale chodźmy dalej. Też musimy co chwilę uważać, żeby nikt nas nie zauważył. Dlatego czasem stoimy sobie w ciszy i nasłuchujemy, czy ktoś nie przyjeżdża. Chodząc przede wszystkim tutaj można naprawdę znaleźć dużo gazet pornograficznych i z mężczyznami, i z kobietami. On też do pewnego momentu nie był zdeklarowanym homoseksualistą, więc do końca też nie wiedział. No, na te czasy można by było go nazwać, żeby był biseksualny. Właśnie przy tych zaburzeniach swoich on chciał stworzyć rodzinę, nie potrafiąc. On nigdy emocjonalnie nie dorósł. On chyba przez długi czas czuł się dzieckiem, że on z dziećmi dogadywał się lepiej niż z dorosłymi. I sąsiedzi często pozwalali swoim dzieciom przychodzić tutaj, gdzie on się nimi zajmował, oglądali telewizję, robili wspólne ogniska. Dziwne uczucie, nie? Nie wiem, jak to skomentować nawet. W ogóle jest to film naprawdę bardzo dużych emocji. Przede wszystkim dlatego, bo to nie było zwykłe morderstwo, gdzie kogoś zabił, a on zabił, ale człowieka, który chciał być zabity. Więc no, to jest właśnie ta różnica. No właśnie,
bo dużo mówi się o Arminie, a co skłoniło Brandesa, aby dać się zjeść. Historia ma podobny początek co u Maevesa, z tą różnicą, że Berntowi umiera matka. Zaledwie kilkuletni chłopiec nie radzi sobie ze stratą mamy, a na domiar złego ojciec nie chce z nim poruszać tego tematu. To wydarzenie ma ogromny wpływ na psychikę dziecka. Brandes w dorosłym życiu uważany jest za osobę wygadaną, otwartą, taką duszę towarzystwa. Jednak to jest tylko przybrana maska, bo tak naprawdę w głębi duszy od lat czuje się winny śmierci matki. I to aż do takiego stopnia, że uważa swoją śmierć za jedyne rozwiązanie i zadośćuczynienie. Przejdźmy jednak do kolejnego etapu tej historii. Znajdujemy się właśnie teraz w łazience, czyli najbardziej takim emocjonalnym dla nas miejscu. To właśnie w tej wannie powoli umierał, wykrwawiał się po tym, jak Armin na dole uciął mu narządy płciowe. Jako że coraz bardziej się wykrwawiał, dolewał sobie ciągle ciepłej wody, aż w końcu powiedział Arminowi, że jest mu na tyle zimno, żeby go zanieść już do pokoju. W tym samym momencie Armin go zapytał, czy ma jakieś ostatnie życzenie, na co odpowiedział: jak już stracę przytomność, to poderżnij mi gardło. Zwróćcie uwagę, że w tym pomieszczeniu jest telewizor i właśnie po momencie, kiedy już dokonała się cała zbrodnia, Maevesusiadł na kanapie i oglądał to, co zrobił. Tak jak wcześniej mówiłem, śledczy zabezpieczyli ogromną ilość nagrań z przebiegu tego całego morderstwa. Podobno ludzie, którzy to potem oglądali w sądzie, musieli być objęci opieką psychologa, bo to były aż takie sceny. Ja widziałem tylko niektóre ujęcia, klatki z filmu wycięte, gdzieś tam krążą po sieci. Uwierzcie mi, nie pokażę wam tego, ale jest to okropne. Dobra, chodźmy dalej. Zobaczcie, to jest damski szlafrok. I była taka sytuacja, że Armin po stracie matki w takim szlafroku wyszedł kiedyś na zewnątrz do swojego kolegi, który przyszedł przywitać go i był przebrany za swoją matkę. Wiesz co? Ja bym poszukał tego miejsca, gdzie on przygotował ten pokój do poćwiartowania zwłok. Ja w ogóle widziałem, zresztą ty też, Konrad też. W ogóle my wszyscy wcześniej widzieliśmy zdjęcia w internecie, które pokazywały właśnie proces oprawiania mięsa, nazwijmy to. I właśnie staram się dopasować te zdjęcia. Ja ci zaraz pokażę, bo ja kojarzę ten pokój ze zdjęć. W ogóle ten dom ma 30 chyba 6 pokoi, jakoś mniej więcej. I słuchajcie, jest naprawdę ogromny. W momencie, kiedy umarła matka Maevesa, to on... W ogóle wszędzie są takie czerwone płachty porozwieszane, jak zobaczycie. To on nie korzystał z żadnego piętra, tylko siedział na parterze, a chyba ten pokój, którego szukamy, jest u góry. Właśnie też przypomniałem się z takimi nasennymi, że ofiara nie chciała w ogóle brać tych leków nasennych, chciał, żeby zrobił to na sucho. Dopiero po namowach Armina zgodził się, żeby te leki nasenne przyjąć przeciwbólowe, a mimo wszystko tak na niego nie działały przez długi czas. No był po prostu tak podniecony w pewnym momencie, adrenalina buzowała w jego krwi, więc no pomimo dużej ilości tych leków nie był w stanie się uspokoić. I pomimo tego bólu czerpał satysfakcję z tego wszystkiego. Ofiara czerpała satysfakcję z tego, co się dzieje. Znalazłeś pokój, gdzie są takie czarne ściany? Nie. I krzyże narysowane kredą? Jeszcze raz? I krzyże narysowane kredą? Znalazłem pokój, w którym... To jeszcze nie są tapety, wiesz? To czekaj. Tutaj dużo tapety, ale nie ma czarnego pokoju. Wiesz co, to jest strasznie zdezelowane. Znalazłem pokój. Pokaż. To jest to, tak, to jest to, Konrad. To właśnie tutaj Armin zamordował swoją ofiarę. To jest to. Najbardziej charakterystyczne miejsce zaraz po łazience. Ze względu na... Domyśliliśmy się po tych krzyżach, po tych plusach krzyża, które są tutaj narysowane i po tej, jak widzicie, takiej opalonej strukturze. Generalnie tutaj, nazwę to
po prostu, tak jak powinno się na to mówić, zrobił swoją rzeźnię. Zanim jeszcze przyjechała do niego ofiara, to przygotował sobie tutaj całe pomieszczenie. Mniej więcej gdzieś w tym miejscu, tak wyglądało to na nagraniu, znajdował się hak z takim zbloczem, żeby mógł podnieść ciała, następnie je poćwiartować. Natomiast jak widzicie, jesteśmy na strychu. Tutaj w ogóle nie ma okien, tam w jednym miejscu prześwituje, do tego, że jest dziura. Natomiast całe to pomieszczenie obił materacami. Nawet, słuchajcie, wyszedł na zewnątrz, włączając tutaj głośno grającą muzykę, zobaczyć, czy słychać muzykę na zewnątrz, czy krzyki ofiary nie będzie przypadkiem słychać. Czyli to właśnie w tym miejscu, słuchajcie, Brandes wyzionął ducha po całej tej akcji, która wydarzyła się na dole w łazience. No i w tym miejscu został pokrojony na kawałki, a następnie zapakowany do toreb, 30 kg mięsa, i schowany w podwójnym dnie w lodówce. Może jeszcze ta lodówka, widziałem na filmie, że ona była na parterze. Możemy jeszcze pójść jej poszukać. Pamiętasz tą historię, jaką się przygotowywał? Mhm. Pamiętasz, co zrobił jeszcze? Oprócz tych noży naostrzonych i siekiery babci? Co zrobił, pamiętasz? Czy... Noże, materace, siekiera babci, haki. Jeszcze jedna rzecz była. Drzwi? Page. Page, tak. Był... Zobacz. To był page z kabla. I to jest to. Ja myślę, że ten page niekoniecznie musiał być, wiesz, dowodem zbrodni, więc mogli go zostawić. To jest spalone. Gdzie masz tą lodówkę? Będzie ciężko. Kądziu? No. Która ta lodówka? Tam. To jest to. Taka przemysłowa? Przemysłowa. No. Tak, to jest ta lodówka, tylko już będzie ciężko. Ona miała podwójny dno. Trzymano tam pizzę i poćwiartowane ciało ofiary Armina. Po prostu no, stojąc tutaj, człowiek nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, to co się tutaj dzieje. Zobaczcie, tam były ludzkie szczątki. Na górze dokonano mordu. Tutaj odgrywały się naprawdę straszne sceny. Ten dom ma tak złą aurę, że chciałbym stąd jak najszybciej wyjść. Myślę, że wyjdziemy z niego. I tutaj kończy się nasza wyprawa po domu kanibala z Rotenburga. Słuchajcie, ta historia bardzo nami wstrząsnęła. No, generalnie dajcie znać, czy wam je również, ale podejrzewam, że tak. Nie wyłączajcie jeszcze tego filmu, bo na sam koniec mamy dla was komunikat, ale my się z wami żegnamy. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Wiemy, że w tym odcinku poruszaliśmy bardzo ciężki i trudny temat. Dlatego chcielibyśmy, abyście wiedzieli, że tak jak zawsze nikogo nie oceniamy. Oraz nie opowiadamy się po żadnej ze stron. A jedynie w formie, że tak powiem, dokumentu przedstawiamy tę historię. Tym bardziej, że są pewni ludzie, którzy twierdzą, że nie można kogoś karać za morderstwo, zabójstwo czy pomoc przy samobójstwie, jeśli otrzyma się wyraźną zgodę i aprobatę od drugiej strony. Tym bardziej, że biernie uczestniczy ona w całym zajściu. Obecnie kanibal podobno ogłosił, że został wegetarianinem. Oraz wyczytaliśmy w pewnym artykule, że może starać się o przedterminowe zwolnienie, pomimo że został skazany na dożywocie. Jak zawsze, ocenę zostawiamy wam. My jesteśmy jedynie narratorem.